Siema, tak mówiłam, że ma być live, ale jakiś idiota bez żadnego powodu mnie zablokował. Nie wiem, jaki idiota mógł mnie zablokować po prostu bez powodu. Nic, nie naruszyłam żadnych praw autorskich, żadnym live'em. Nie naruszyłam ani jednej, nawet możecie. Powiedzcie mi, czy ja naruszyłam jakieś prawa autorskie na live'ach? Ktoś mnie zablokował, że używam praw autorskich, a wcale tak nie było. Używanie muzyk to nic złego do filmów. Halo, każdy używa muzyki i nie jest blokowany. Proszę, wejdźcie na jakikolwiek z moich live'ów i po prostu zobaczcie dlaczego, bo ja nie naruszyłam żadnych praw autorskich, więc nikt nie był w stanie, a nikt nie mógł. Po prostu. Nie chcę teraz tak bezpodstawnie kogoś ten rozdziale. Mi się wydaje, że to pseudokrólik, bo jako jedyny dawał mi do lajki, jako jedyny był moim hejterem, więc kto inny by to zrobił? A on miał do tego wielki powód, bo ostatnio ten królik, pseudokrólik myszak mnie znienawidził bez żadnego powodu i teraz. I to by było prawdopodobne. Nie oskarżam go, bo nie mam powodów. Znaczy nie mam dowodów, ale no. Tylko moje podejrzenia, okej? Okay? Nie musicie wszystkie brać od razu na poważnie. Ale na serio, ktoś mnie bloknął bez żadnego powodu. Patrzcie na lewy i powiedzcie, czy ja naruszyłam jakieś prywatności. Raczej nie, ale ktoś jest takim idiotą. Ale jak ktoś mógł naruszyć moje prawa autorskie, skoro nie. Po prostu nie, ok? Po prostu nie. I tyle. Nie wiem, co się kurwa stało, ale po prostu ktoś mnie zablokował bez żadnego powodu. Więc powiedzcie, jeśli coś o tym wiecie.